Witam Was, moi drodzy. Ten filmik jest takim specjalnym filmikiem, ponieważ ja o wielu rzeczach po prostu nigdy Wam nie mówiłem, żeby Was nie trwożyć, co tu się tutaj się dzieje, za kulis i tak dalej. Jednak część osób się domyśla, że pewnie takie kanały jak nasz no nie mają zbyt łatwo z tym wszystkim, co robią, że są różne kłody pod nogi rzucane i tak dalej, i tak dalej. Po prostu próbuje się to na różnych sposobach ukrócić. Ponieważ ja Wam o wszystkim też nie zawsze mówię, ponieważ nie chcę Was też do końca martwić, jak to wszystko wygląda. No ale powiedzmy, że dzisiaj rozpakujemy sobie tą całą paczuszkę. Także to się już wszystko zaczęło wiele, wiele lat temu. Może zobaczycie też i pewną strukturę w tym, jak to wszystko postępuje. Ponieważ postępuje to dość ciekawie. A mianowicie, jak zaczęliśmy, no na początku było wszystko ok, gdzieś tak do 10 tysięcy subskrypcji. Później kanał zaczął się rozwijać, więc pewnie zaczęliśmy bruździć różnym instytucjom, różnym dziwnym firmom w ich różnych tam interesach, że tak to nazwijmy po prostu. Ponieważ jak wiecie, my wiele rzeczy Wam przekazaliśmy, które po prostu mogą no, psuć komuś po prostu interesy. Więc jak oni działają? Oni działają bardzo prosto. Pierwsze, co to się zaczyna, to że ci po różnych filmach zaczynają chodzić i po prostu przyklejają się o pewne słówka, gdzie po prostu wyłączają ci monetyzację na tych filmach. Czyli po prostu robisz film, ale za niego już praktycznie nic nie dostajesz, bo tam są te reklamy ucięte wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Następny etap to był, ponieważ zauważono, że to nie ma sensu, że my dalej po prostu swoje robiliśmy, to następny etap to był po prostu wymyślanie powodów. Bo później już po prostu uważałem, żebym tam różnych słów nie używał, także było wymyślanie powodów różnych przy filmach. Czyli na przykład jak robiłem wam film o kąpielach, to że to był niebezpieczny wyczyn kaskaderski, tego typu filmy. To wszystko wam nagrywałem, pokazywałem. Kiedyś też i była witamina C, taką nielegalną substancją, za którą się idzie siedzieć. No to ja nie wiem, czemu jeszcze wszystkie apteki funkcjonują, drogerie, przecież wszędzie jest witamina C. To wszystko powinno być pozamykane, bo to są gangi w tym wypadku. Jak oni mi to tak określili. Także no, później było to takie wymyślanie powodów, żeby po prostu znowu też wyłączyć monetyzację na filmach. Ale to miało jeszcze więcej na celu, ponieważ oni potrzebowali kilku filmów pod rząd, żeby po prostu ściąć zasięgi. Dokładnie. A że nie umieli tych powodów znaleźć, no to po prostu sobie to inaczej wymyślono, że po prostu no, znajdziesz paragraf na kogoś, to go napiszesz, nie? Jak go potrzebujesz no, na tej zasadzie. Czyli po prostu zostało to jak gdyby wyssane z palca. No i tak to jest. Tak samo jak przecież film. Też niedawno robiłem przecież wam o oczyszczaniu domu, rzeczy z energii takich negatywnych. Ten film też od razu został zdemonetyzowany, czyli też od razu dostał żółtą ikonkę i było tam też powiedziane, że promuje niebezpieczne rzeczy, czyli według ich oczyszczanie domu z rzeczy z negatywnej energii jest po prostu niebezpieczne dla was. No. Wy musicie chodzić z tą złą energią, bo jak wy to oczyścicie, to to już nie będzie dobre dla was. No. Ale to nie był koniec, ponieważ różnie idzie to później dalej jeszcze. Przecież mieliśmy sytuację, gdzie przecież próbowano i nas rozjechać w środku nocy samochodem, że musieliśmy uciekać. Zatruto mi wodę w studni. Otruto mi konia wcześniej jednego. Otruto mi psa jednego. Wcześniej. Włamanie było, połamana brama, uszkodzone auto. Różne dziwne rzeczy. Odkręcone koła w aucie. Same się nie odkręciły na 100%, bo były mocno dokręcone. Odkręcone koła w skuterze, że jak gdzieś myśmy jechali, to mi po prostu intuicja podpowiedziała, jak zawsze intuicja. Zwolnij. Na zakręcie. Zwolniłem. W tym momencie odpadło mi tylnie koło ze skutera, z przodu jechała ciężarówka z drugiej strony. Jakbym nie był zwolnił, to byśmy tam pod tą ciężarówką wylądowali.
zmanipulowana linka gazu w skuterze. Dzień wcześniej intuicja powiedziała mi: podkręć hamulce. A ja nie wiedziałem czemu. No i następnego dnia stajemy pod sklepem, wchodzimy, wyjeżdżamy. Gaz do maksa, jak to się daje, żeby ruszyć z miejsca. Gaz puszczam, a skuter ciśnie dalej do przodu. No, jakbym hamulców nie był podkręcił, to byśmy się nie zatrzymali. Ale że podkręciłem hamulce tak rzeczywiście już konkretnie na maksa, to po prostu udało mi się zdusić ten silnik tym. A w lince gazu było zapałek włożony do środka. Także po prostu no. Bo tam przy samym tym jest regulacja, była przy tym, jak się to nazywa, do kręcenia, nie wiem, jak się to nazywa, przy kierownicy, do gazu, dodawania. I po prostu do tej linki ktoś wsadził zapałek do środka. Jak ja tą linkę zakręciłem na maksa, tak ten zapałek to zablokował i już nie puścił tego. No i został silnik na pełnych obrotach. Także różne takie sytuacje już mieliśmy. A wielu ludzi mówi: wy to robicie tylko i wyłącznie dla pieniędzy. No nie wiem, czy ja bym miał ochotę ryzykować moim życiem, żony życiem, moich zwierząt życiem, bo dwa już przez to straciły życie, tylko i wyłącznie dla pieniędzy? Nie bardzo. Nie bardzo. Także no, jest po prostu ciekawie, jednym słowem, ale to nie koniec, to jeszcze nie koniec, ponieważ oni widzą, że to wszystko po prostu dalej nie działa, że my dalej tutaj jesteśmy. To jeszcze trzeba było, tak jak mówiłem, najpierw te zasięgi uciąć, bo tak jak miałem w grudniu 1 000 000 wyświetleń, tak teraz mam 300 tysięcy wyświetleń, czyli zasięgi są przycięte. Sami mi zresztą piszecie, że jak wpisujecie różne filmy, tam na przykład, nie wiem, róża, szaman czy cokolwiek innego, to wam te filmy już tak nie wyskakują, jak kiedyś wam wyskakiwały i musicie ręcznie szukać. Dlatego ja wam cały czas mówię: wchodźcie na mój kanał i macie playlisty porobione. I po prostu w tych playlistach szukajcie sobie odpowiedzi, bo tam jest wszystko zaznaczone, zrobione, poukładane. Ale idźmy dalej. Od jakiegoś czasu mówiłem, że dzięki książkom i szkoleniom utrzymuje się ten kanał. Więc też pewnym osobom po prostu się to nie spodobało. Oni mówili: no dobra, tu przycięliśmy monetyzację, tu wszystko, ale oni dalej funkcjonują, bo mają jeszcze książki i szkolenia. Więc podjęto różnego rodzaju próby, żeby się tych po prostu szkoleń też i pozbyć. I tych książek, ale chciano się ich też tak pozbyć, najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. Żeby ja je wziął, schował i żeby one nie istniały, żeby one zniknęły z tego świata. A że to są książki elektroniczne, no to nie da się ich spalić na stosie, tak jak robiono to w średniowieczu. No nie da się, bo tam spalono tyle wiedzy, że głowa boli. Także nie umiem ich spalić na stosie, bo są to po prostu książki elektroniczne. Więc podjęto pewne próby, żeby się tych książek pozbyć. No i tutaj znowu się pewnie przeliczyli, bo szaman jest nieobliczalny. Bo wszyscy pewnie liczyli na to, że ja to schowię i już tego nie będzie. Jednak szaman jest nieobliczalny, po prostu, jednym słowem. I szaman to dał wszystkim za nic, za darmo, bierzcie. Także strzał poszedł w drugą stronę, który ode mnie wystrzelili, bo liczyli na to, że się pozbędą tych książek, a tymczasem teraz mają je wszyscy. Za nic, do pobrania, w opisie, rozwinąć link. Tyle, macie tam cały folder, wszystko w środku, za nic. Także o, tak właśnie działa biznesmen XXI wieku, że wszystko ludziom rozdaje za nic. Tak to mniej więcej dzisiaj wygląda na tym świecie. Także jest, powiem wam, naprawdę ciekawie. Jest naprawdę ciekawie. Się zastanawiam, co jeszcze za chwilkę wymyślę. Ja tutaj oświadczam od razu wam wszystkim, że ja nie mam w planie się powiesić, ja nie mam w planie się zabić, ja nie mam w planie się utopić, ja nie mam w planie się otruć i nie wiadomo co jeszcze. Jestem również w pełni zdrowia, nic mi nie dolega, tak żeby nie było czasem, że coś tego mi się stanie za niedługo. Tak żeby to było czarno na białym tutaj. No, bo różne, jak to się mówi, różne rzeczy chodzą po ludziach, nie? No. Także
Jak ktoś wam powie, że się powiesiłem, to ja się nie powiesiłem. No dobrze, będziecie wiedzieć, co i jak. A tymczasem, co? Co zostało? Zostało tylko wasze wsparcie teraz. Teraz tylko wy możecie ten kanał dalej utrzymać, żeby on po prostu tutaj był, żeby istniał. Bo ja dla was to robimy po prostu, no taka jest prawda, no. Ja się przecież nie muszę się wysilać tutaj dla niczego, jak ja z tego praktycznie żadnych zysków nie mam. Ja się muszę martwić o swoje życie, o swoje zdrowie, o zwierzęta się muszę jeszcze martwić. Czy im się nic nie stanie? I po co bym to miał robić? Ja to tylko i wyłącznie dla was robię, ponieważ wiele razy pisaliście takie miłe komentarze, naprawdę fajne komentarze, że wam to tam pomogło, to tamto pomogło, no naprawdę, no. I to dodaje otuchy, żeby to po prostu dalej robić, no. Jednak pewne narzędzia są nam wybierane z rąk, niestety, ponieważ utrzymanie tego kanału to nie jest wcale taki żart. To naprawdę trochę kosztuje. To się może tak wydawać. Ale przecież sama kamera, która mi przeważnie wytrzymuje rok, półtorej roku i trzeba ją zmieniać, bo już tam to pada, czasami jeszcze szybciej się lubi zepsuć, to już mnie kosztuje 3000 za każdym razem. Komputer teraz musi być wydajny, żeby on się mi nie zawieszał i tak dalej. Też dopiero co znowu musiałem kupić. 3000 znowu poszło. Dopiero co, świeżo, świeżo. Tydzień temu kupiony. Tylko że ja nie kupuję nowego, bo jakbym miał nowy kupić, to bym pewnie musiał dać 8 za niego. Tylko kupuję od takiego pewnego pana w takim serwisie jednym tam w Rzeszowie i on po prostu tam taniej ma troszeczkę te rzeczy i biorę po prostu używany. Dlatego tylko 3. Bo jakbym miał nowy kupić, to... Chmury, na których są, w ogóle z których te książki pobieracie, tą chmurę też muszę opłacać co miesiąc, bo tam się skończyło miejsce darmowe na tym wszystkim. To są za duże rzeczy, co tam leży na tym wszystkim, dlatego ta chmura też jest przez nas opłacana. Program do ścięcia filmów też jest opłacany. Prąd przecież to też żerę, wszystko jak głupie. Monitory musiałem kupić, bo jak robiłem tylko i wyłącznie na laptopie, ja mam laptop podłączony pod monitor, bo nie mam tyle miejsca, żeby postawić komputer stacjonarny w domu, bo to jest mały dom. Także laptop jest jak gdyby zamknięty i jest podłączony pod monitor, bo jak siedziałem to tak cały czas z głową na dół, jak robiłem i później jak wstałem, nie, to masakra była. Myślałem, że mi kręgosłup połamie. Cała szyja taka sztywna, że trzeba było monitory znowu też dokupić. No i też nie byle jakie, tylko znowu trzeba jakieś dobre, ponieważ wzrok. Na jakimś tanim monitorze rozwalicie sobie wzrok. Bo one nie są wcale dobre. Tam musi być dobra rozdzielczość, dobry obraz, żeby po prostu oko się nie męczyło. Bo jak patrzysz tyle godzin w jakieś pudełko takie nie wiadomo jakie, to później się to kończy tym, że trzeba okulary i tak dalej, bo wzrok się po prostu niszczy. Także no niestety, ale to wszystko kosztuje. Teraz macie wy wszystko w rękach i tak jak wam napisałem w opisie, nie możecie wpisać nic więcej. Możecie nam tylko i wyłącznie wpisać darowizna. Bo jak wpiszecie coś innego do tego, to znowu będę mieć przez to problemy. A tego byśmy nie chcieli. Także jak mieliście jakieś stałe zlecenie, bo wiem, że jest parę osób, które już nas chyba 2 lata na pewno wspierają i tam zawsze jest jakiś e-mail z tyłu albo coś, to usuńcie proszę tego maila. Niech to będzie tylko i wyłącznie darowizna. Jak chcecie się z nami kontaktować, to macie też na dole w opisie przecież naszego maila, zawsze jest podany w każdym jednym. Ponieważ te wszystkie opisy zmieniliśmy od samego początku, na obydwu kanałach są pozmieniane, wszystkie są nowe, powkładane. Też było 4 dni roboty, tak od rana do nocy. No, także wszystko macie tam w opisie, tylko i wyłącznie darowizna. Ten kanał leży po prostu teraz w waszych rękach. Ja już, mi się skończyły możliwości, na których mógłbym po prostu go jeszcze dalej utrzymać, także... Teraz wszystko leży w waszych rękach, niestety. Nic na to nie poradzę. 3 lata udało się, ponad 3 lata udało się wyciągnąć tak jak jest. Ale teraz to już tylko od was zależy, co będzie dalej. Także, tyle na dziś. Trzymajcie się. My chwilkę sobie pospacerujemy. Bo mają radochę niesamowitą w tym śniegu. No i zerknijcie sobie do opisu po darmowe książki, szkolenia. Wszystko
za friko, a za to, jak chcecie, nie musicie. Jak wam te wartości są cenne na kanale, możecie nam po prostu zwykłą darowiznę puścić, żeby ten kanał dalej mógł po prostu trwać, żeby mógł wszystko opłacać. Bo za chwilkę pewnie tak przyjdzie nowy rachunek za prąd. A coś czuję, że będzie tłusty po tych podwyżkach. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.